Siema, z tej strony Dominika. W dzisiejszym odcinku opowiem sobie o tym, kim jest Tazy. Zapraszam do oglądania. Ostatni czas w internecie był naprawdę wyjątkowo nudny, a jak zaczęło się coś dziać, to oczywiście były to tak zwane dramy, które dotyczyły różnych oszustw czy wykorzystywania nawet nieletnich. No, przesyt takich treści w mainstreamie nie napawa nas optymizmem do otaczającego nas świata, tym bardziej, że akurat skończyły się wakacje. Jednak w końcu tą niesmaczną passę przerwała naprawdę piękna historia. Tazy, streamer, który jeszcze nie tak dawno był niezwykle zadowolony z perspektywy łączenia pracy z Glovo za 200 zł dziennie ze streamowaniem, praktycznie z dnia na dzień stał się milionerem w niezwykle efektowny sposób, pokonując rywali w turnieju, którzy śmiali się z niego prosto w twarz. Nie ćwiczę, tylko sam patrzę i uczę się po prostu. A, patrzysz i nie ćwiczę. Nie da się ukryć, że jest to naprawdę fajny scenariusz na film dokumentalny lub przynajmniej legendarną historię, którą z dumą będzie mógł przekazywać w rodzinie z pokolenia na pokolenie. Dla wielu osób mógł on się pojawić znikąd, jednak prawda jest taka, że Tazy nie działa w internecie od wczoraj. Jego historia jest naprawdę bogata i miała wiele wzlotów i upadków. Pozwólcie, że przybliżę nieco bliżej jego postać. Tak więc, kim jest Tazy? Tazy w rzeczywistości nazywa się Kamil Mataczyński, urodził się w 1994 roku i pochodzi ze Szczecinka, ale aktualnie mieszka w Warszawie. Co ciekawe, wyciekł również jego dokładny adres zamieszkania, co było dość kuriozalne w skutkach, ale o tym za chwilę. Tazy streamuje już od końca 2019 roku, jednak swój pierwszy zastrzyk popularności zyskał w 2022 roku, gdzie streamował swoje poczynania w kurierce. Na pierwszy rzut oka brzmi to dość zwyczajnie, ale wystarczy zobaczyć jeden pierwszy lepszy urywek z jego kurierskich zmagań, by całkowicie zmienić perspektywy na ten temat. Kamil poprzez swój niezwykle charakterystyczny i energiczny styl bycia mocno przyciąga swoją uwagę. W połączeniu z efektownym dostarczaniem paczek mieliśmy okazję zobaczyć m.in. takie cuda. Jednak wszystko co dobre nie może trwać wiecznie. Pewnego grudniowego zimnego dnia Tazy musiał pójść na rozmowę z kierownikiem, a tam już na jego pulpicie czekały pięknie przygotowane, zyskające coraz to większą popularność szoty. Jak mogliście się spodziewać, Tazy nie mógł liczyć na jakieś błyskotliwe podejście swojego kierownictwa do jego zachowań, szczególnie, że często podczas nich miał założoną firmową koszulkę DPD i niestety postawiono go przed wyborem. Albo praca, albo streamowanie. Wybór był dla niego oczywisty. No i poza tym przeniósł się jeszcze potem do Glovo. Pełen zapału, nakarmiony już niemałym sukcesem, jako już były kurier zszedł do piwnicy, gdzie początkowo wszystko układało się fenomenalnie. Miał on bardzo dużą przestrzeń za swoimi plecami, co również pozwalało mu na różne kreatywne pomysły. Przynajmniej tak to na początku wyglądało. Wygodna perspektywa streamowania sprzed komputera, nie licząc sporadycznych wyjść, z chęcią streamowania w dużej ilości nie szła ze sobą w parze. W dużym skrócie, Tazy zwyczajnie się wypalił, brakowało mu coraz częściej pomysłów oraz coraz częściej zwyczajnie grał w gry na streamach, przez co z czasem stracił ogromną ilość widzów, co mocno w tamtym czasie odbiło się na jego psychice. I tu właśnie naprzeciw wychodzi tak zwany mroczny pasażer Tazego. Czyli lekkomyślność, która jeszcze nie raz w jego historii da mu się we znaki i będzie go hamować jak tylko będzie mogła. Tak więc jak już jesteśmy w temacie, to nie dość, że w tamtym czasie no nie szło mu najlepiej, to jeszcze nabawił się niemałej afery. Na lekko zakrapianym streamie pojawił się jego pies Richard, który dobrał się do jego otwartej paczki chipsów. Tazy widząc to, zamiast schować opakowanie przed pupilem, rozsypał mu resztkę opakowania i rozlał wokół niego lampkę szampana. Wskutek tego na Tazego była naprawdę spora nagonka, szczególnie na Twitterze, oraz odobserwowało go również kilka większych twórców. Tazy oczywiście żałował tej sytuacji i podkreślał, że nie wiedział, że chipsy są niezdrowym przysmakiem dla pieska. Jak obrazuje Google Trends po tym symbolicznym wręcz wydarzeniu, zainteresowanie jego osobą znacząco spadło, szczególnie przez to, że jak już powiedziałem, głównie skupiał się na graniu w gry, takie jak Apex, LOL czy Valorant. Przed tym spadkiem potrafił zebrać na transmisji nawet 2000 widzów, przez większość czasu jednak w 2023 roku średnia ta wyniosła kilkudziesięciu widzów. Wszystko w końcu wróciło na właściwe tory w 2024 roku, kiedy Tazy postanowił w końcu wziąć się w garść i wrócić do tego, w czym był naprawdę dobry, czyli do streamów IRL. Pojawiły się na przykład imprezki i crossy z innymi streamerami, takimi jak chociażby Volt Banicja i Adamcy. I tu pojawia się kolejny, dość ważny punkt zwrotny.
Stazy, rozpoczynając swój słynny marsz po marzenia, postanowił przeprowadzić się do Warszawy, która miała mu pod tym względem w internecie dać większe możliwości, co przy okazji pokrywało się ze streamami z Adamcem. Streamy Adamcego, przynajmniej póki nie został zbanowany na wszystkich innych platformach, prócz platformy D-Live, prowadził naprawdę specyficzne transmisje i to w dużej mierze za sprawą jego wiernych widzów. W bardzo dużym skrócie. Adamcy w trakcie swojej historii streamerskiej wiele swoim widzom obiecywał i co za tym idzie, wielokrotnie zawiódł ich oczekiwania. Oczywiście widzowie, słynne niebo, zostawali z nim na dobre i na złe, ale nie pozostawali mu również dłużni. I za to na każdej transmisji na żywo mógł liczyć na solidne wyzwiska i trolling bez hamulców, co nie tylko utrudniało mu streamowanie, ale i codzienne życie na wielu płaszczyznach. No i jak łatwo się domyśleć, mógł narazić na to osoby z nim współpracujące. Tazy przez swój lekko roztrzepany styl bycia był idealną postacią również do tego rodzaju prowokacji. Mimo że taki styl streamów oczywiście mu nie odpowiadał, to prawda jest taka, że z perspektywy widza oglądało się to niezwykle komicznie i w parze ze streamami IRL jego liczba widzów w bardzo szybkim tempie wróciła do dawnych statystyk. I już tym razem Kamil nie miał zamiaru tego marnować. Pojawiały się wspólne streamy z innymi streamerami, z takimi jak Meduza, Randki, Mały Powrót do Korzeni, bo pracował w Uber Eats i robił przedłużane streamy, które bez wątpienia były wyjątkowe w jego wykonaniu, ponieważ początkowo, pewny siebie, spał bez bielizny. Jednak nie przewidział, że przez sen może się obrócić i pokazać nieco zbyt wiele. I tak samo wychodząc spod prysznica, potrafił lekko się zapomnieć. Co ciekawe, tym bardziej z perspektywy Twitcha, to jeszcze nie wystarczyło, aby zostać permanentnie zbanowanym. Więc Kamil dalej robił swoje. W końcu został zauważony przez Freak Fighty i został zakontraktowany w Prime MMA. Początkowo pojawiły się plotki, że miał on zawalczyć za 8000 zł, co jak na Freak Fighty byłyby wyjątkowo niską kwotą, ale Tazy zaznaczył, że miał być to fake. Kiedy wszystko układało się w najlepsze, to oczywiście musiała się pojawiać kolejna rzecz, która mocno utrudniała mu życie. Było to przekleństwo, ale zarazem wielkie błogosławieństwo w jego wypadku, ponieważ wyciekł jego adres. W związku z tym widzowie oczywiście poszli w trolling na całość i postanowili umawiać spotkania w jego mieszkaniu z osobami homoseksualnymi. Niczego nieświadomi goście z ogromną pewnością siebie z rozpędu wchodzili mu do mieszkania. Sam fakt, jak różne osoby go odwiedzały w różnym celu, było już zabawne, ale reakcje Tazego były naprawdę wyjątkowe i w wielu przypadkach dość stanowczo reagował na wtargnięcia do jego domu. Shoty z tamtych sytuacji cieszyły się, no i nadal cieszą się ogromnym wiralem, a statystyki Tazego już dawno zaczęły przebijać te za czasów kurierki. Jednak Twitch nie mógł sobie pozwolić na tak stanowcze reakcje Tazego na niedoszłych kochanków i został w końcu permanentnie zbanowany. Jednak na jego szczęście Twitch już teraz nie jest jedyną platformą, na której można się streamingowo rozwijać. Powstał również teraz Kick, gdzie przechodzi w takich sytuacjach wielu streamerów, z czego również skorzystał Tazy. Tazy stał się naprawdę atrakcyjną postacią w internecie, jak i w świecie Freak Fightów, patrząc również na to, że miał dodatkowo naprawdę fajne umiejętności, bo już od lat luźno trenował sporty walki, przede wszystkim K1, i występował na amatorskich galach, więc mając za sobą 30 walk amatorskich, była to idealna osoba, która mogła namieszać w takim turnieju. Jednak sam szczególnie na narodowy się nie przygotowywał, jak reszta zawodników, która go wyśmiała. Nie miał własnego sztabu treningowego. Wystarczyło zwyczajnie, że chodził sobie na grupowe zajęcia, czy to z MMA, K1, czy w zapasach. No i to wystarczyło. Na co przeznaczy tą wygraną kwotę, jeszcze oficjalnie nie wiadomo. Wstępnie Tazy planował kupić mieszkanie w swoim rodzinnym mieście, czyli w Szczecinku, i pozostałą część pieniędzy przeznaczyć na spokojny rozwój w internecie. Jak oceniacie tą piękną przygodę Tazego? Czy dobrze wykorzysta swój sukces? Dajcie znać, co o tym sądzicie w komentarzach. I to by w tym odcinku było na tyle. Jeżeli ci się podobało, to bardzo się cieszę. Zapraszam ciebie również na mojego Instagrama oraz na Discorda, do których link znajdziecie w opisie. Tam najłatwiej się ze mną skontaktować. Dziękuję wspierającym za wspieranie. Również zachęcam do wspierania. Jeżeli potrzebujecie takiej grafiki, jaką mam na miniaturce, razem skontaktuj się z DateRoxem. Czekam na kolejne propozycje. Na razie, cześć. Yo.